13 czerwca wspominamy świętego Augustyna van Wied Hoy, męczennika. Augustyn urodził się około 1795 roku na południu Wietnamu. Pochodził z katolickiej, religijnej rodziny. Wtedy w tym rejonie kościół rozwijał się bardzo prężnie. Posługujący kapłani byli bardzo gorliwi i ofiarni. Wielu ludzi dzięki ich posłudze przyjmowało chrzest święty. Augustyn jako młody człowiek założył rodzinę, był ojcem kilkorga dzieci, a obowiązki męża i ojca harmonijnie godził ze służbą wojskową. Był gorliwym katolikiem i w wierze katolickiej wychowywał dzieci, aktywnie uczestniczył też w życiu parafialnym. Wiosną 1839 roku w tamtym rejonie wybuchły prześladowania religijne. Wielu chrześcijan zostało brutalnie aresztowanych. Wśród nich był także Augustyn. W czasie tortur złamał się, zamknął oczy i podeptał krzyż. Wraz z nim zrobili to jeszcze dwaj inni chrześcijanie. Augustyn przeżywał wielkie wyrzuty sumienia, bardzo żałował i wstydził się tego aktu apostazji. Pozostali chrześcijanie, którzy razem z nim zaparli się wiary, też bardzo cierpieli z tego powodu. Po kilku dniach w mundurach wojskowych poszli do przedstawiciela władzy, oddali otrzymane pieniądze i stwierdzili, że bardzo niemądrze postąpili, zapierając się wiary w Pana Boga i wyznali, że teraz, po opamiętaniu się, są gotowi trwać wiecznie w wierze katolickiej, a nawet oddać za nią życie. Takie wyznanie wiary było równoznaczne z wyrokiem śmierci, a ten został wykonany, gdy do miejscowości przyjechał król. Z jego polecenia ciała chrześcijan zostały rozcięte siekierą i wrzucone do morza 13 czerwca 1839 roku. Augustyn został beatyfikowany 27 maja 1900 roku i kanonizowany 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Augustyna, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.